Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, Królowa Kielichów, wtorek, Rycerz Denarów, środa, Siedem Kielichów, czwartek, Królowa Denarów, piątek, Dwa Miecze, sobota, Wisielec i niedziela, Pięć Buław. W tle Król Buław. Król Buław, mężczyzna spod znaku Barana, Lwa bądź Strzelca, po 45 roku życia. Może to partner, może starszy brat, może pracodawca. Więc tutaj z taką osobą będziecie załatwiać jakieś sprawy biznesowe, jakieś zlecenia, jakieś transakcje. Jeżeli chodzi o Waszą energię, odpowiedzialność, dojrzałość, umiejętności przywódcze, zarządzające, wiedza, fach, doświadczenie. Być może będziecie prowadzić jakieś szkolenia, zarządzać jakąś grupą, jakimś projektem, a może znajdziecie pracę. Te panny, które mają własną działalność gospodarczą, no to będziecie się zastanawiać, co dalej z tą firmą. Piątka była, karta głupca. Tu mamy trzy kielichy i tu mamy sześć buław. No dobrze, moi kochani. Królowa Kielichów w poniedziałek. Bardzo miły, spokojny, sympatyczny dzień. Jakieś dobre wiadomości od kobiety spod znaku raka, skorpiona bądź ryby. Miłe spotkanie zawodowe, więc tutaj jeżeli szukacie pracy, jakieś spotkanie wypadnie naprawdę tak obiecująco. Oferta przypadnie Wam do gustu. Ci, co mają pracę, w pełni oddadzą się temu, co lubią, co kochają, w czym są najlepsi. Pojawią się jakieś nowe, kreatywne pomysły, jakieś natchnienia artystyczne bądź sugestie, które podpowiedzą Wam, co dalej. Oczywiście te sugestie mogą być ze strony przyjaciół, osób, które w dobrej wierze chcą Wam pomóc w podjęciu jakichś decyzji, rozwijanie jakichś wątpliwości, dylematów. Królowa Kielichów, dobry dzień na wizytę u lekarza, zwłaszcza sprawy związane tutaj z duchowością, więc leczymy duszę u doświadczonego specjalisty. Wszelkiego rodzaju też zabiegi związane z płynami, tak, więc może idziecie zbadać sobie krew, mocz, może nerki, jakieś USG, jakiś właśnie taki kontrolny, wizyta kontrolna, tak, u specjalisty, u którego być może leczycie jakieś dolegliwości. Co w związkach? W stałych relacjach widzę bardzo dobrze i w tym dniu wyjątkowo będziecie dla siebie mili, czarujący, komplementów nie zabraknie, zwłaszcza jeżeli tutaj być może będziecie chcieli zmienić coś w swoim wyglądzie, nowa fryzura. Zaszaliliście na zakupach i jakieś ciuszki sobie kupiliście fajne. Będziecie wyglądać w ogóle zjawiskowo w tym tygodniu, zwłaszcza panowie tutaj, no, bardzo atrakcyjni, przystojni, ale ta pewność siebie będzie rozbrajająca. To Wam się przyda w kontaktach zawodowych, więc brawo. Co jeszcze? Spotkanie z przyjaciółką, z córką, z siostrą, z którą będziecie mogły sobie porozmawiać, moje kochane panny, od serca na bardziej nawet wrażliwe tematy. W związkach super, więc tutaj miło spędzicie ze sobą ten dzień. Partner bądź partnerka może Wam sprawić jakąś miłą, sympatyczną niespodziankę. We wtorek Rycerz Denarów, więc te panny, które wyjeżdżają w delegację, jakiś zaplanowany wcześniej wyjazd na jakieś szkolenia, warsztaty, będziecie gdzieś w podróży. Długo wyczekiwane jakieś sprawy związane z finansami, więc czekaliście na zwrot jakiegoś podatku, rozliczenie z kimś, z kim
nie wiem, macie podpisaną jakąś umowę, czyli zaległe faktury, a może wreszcie windykacja coś tam ściągnie z wierzyciela, z dłużnika. Z dłużnika, nie z wierzyciela, popitoliło mi się, przepraszam. Ktoś odda jakiś przedmiot, dług, pieniądze na dłuższy okres czasu, co było pożyczone. Więc tutaj wszelkiego rodzaju jakieś kwoty do Was będą napływać, które dawno powinny być rozliczone, z jakichś tam przyczyn nie były. Co jeszcze? Spotkanie z zodiakalnym bykiem, panną bądź koziorożcem, który może Was odwiedzić. Długo, że tak powiem, zbierał się do tej wizyty. Często mówił przez telefon, że odwiedzi, a nie odwiedzał, więc tutaj może być też takie spotkanie. Niektóre z Was będą sobie rezerwować już urlop bądź majówkę, więc mogą być jakieś przedpłaty, zadatki. Dobry dzień na załatwianie jakiejś operacji finansowej, tylko uzbrójcie się w cierpliwość, bo mogą być kolejki w banku do okienka, jeżeli chcecie coś wypłacić, jakąś kwotę ulokować gdzieś na właśnie jakichś lokatach. Wszelkiego rodzaju zakupy, no też niestety mogą być jakieś tutaj długie okresy wyczekiwania, tak? Ogólnie ten dzień będzie tak dłużył Wam się troszeczkę. Przy rycerzu denarów, no to jest takie naprawdę pranie w prawie w stanie w miejscu, więc mogą być jakieś korki na mieście. Wcześniej wyjdźcie sobie do pracy, bo faktycznie może być długi czas dojazdu do pracy, na jakieś spotkanie, żeby się nie spóźnić. Jeżeli chcecie zasięgnąć jakiejś porady na dłuższy okres czasu, porady finansowej, chcecie właśnie zainwestować pieniądze bądź wejść w jakąś spółkę, współpracę na dłuższy okres czasu, tutaj też warto to skonsultować ze specjalistą. Możecie dostać w tym dniu prezent, niespodziankę. Może być tak, że w związkach takich, no już z długoletnim stażem, ale jeszcze jesteście parą, jeszcze żyjecie na kocią pułapę, mogą być jakieś deklaracje. Ktoś może się oświadczyć. Jakiś pierścionek tutaj możecie zobaczyć, moje kochane panny. Dobrze, w środę mamy siódemkę kielichów, trójkę kielichów. Uda się spełnić jakieś marzenie, jakieś pragnienie, o którym marzyliście, fantazjowaliście od jakiegoś czasu. Uważajcie też na opowiadanie o swoich marzeniach w większym gronie. No, ktoś może sobie z tego zakpić, bądź nie potraktować tych Waszych marzeń poważnie, więc będzie dużo uśmiechu, ale nie wiem, czy to będzie, że tak powiem, taktowne, więc tutaj uważajcie. No, jeżeli szukaliście pracy od dłuższego czasu, wydaje mi się, że podejmiecie współpracę. Jeżeli odwieszacie działalność, też pomalutku tutaj sobie ruszacie do przodu, jakieś już pierwsze pieniążki w tym tygodniu się pojawią. No, będziecie się zastanawiać, co dalej. No, siódemka kielichów to jest takie niezdecydowanie, takie miotanie się troszeczkę ze swoimi przemyśleniami, różne opcje do wyboru, więc zastanówcie się. Myślę, że wybierzecie dobrze, natomiast nie podejmujcie pochopnie, bo później możecie tego żałować. Co jeszcze? Ktoś może Wam obiecywać gruszki na wierzbie, zweryfikujcie to. No i po południu mogą Was odwiedzić przyjaciele, możecie się dobrze bawić tutaj przy suto zastawionym stole. Pamiętajcie, żebyście Wy bądź ktoś z otoczenia może wygadywać jakieś bzdury, jeżeli jedna lampka wina będzie za dużo, więc tutaj się pilnujcie. Ale przede wszystkim uda się zrealizować jakiś projekt, jakieś marzenie, coś, czego bardzo chcieliście, będziecie mieli. W czwartek Królowa Denarów, spotkanie z zodiakalną panną, bykiem bądź koziorożcem, kobieta po 45 roku życia, możliwie w sprawie pracy. Jeżeli marzyliście o podwyżce, dostaniecie ją. Jeżeli chcieliście coś kupić, sprzedać, tutaj dojdzie do skutku ta transakcja w czwartek. Po pracy raczej będziecie sobie siedzieć w domku, po prostu zajmiecie się jakimiś takimi domowymi obowiązkami. Na bieżąco, jak to panna musi mieć poskładane, poprasowane, poukładane. Wszystko na swoim miejscu. Bardzo dobry czas na to, żeby pytać o pożyczkę, o kredyt, dowiadywać się o jakieś dofinansowania, rozmowa o podwyżce z pracodawcą, opieka nad dziećmi, opieka nad domem, więc może chcecie kogoś wynająć, kogoś zatrudnić. I co jeszcze? Królowa Denarów, praca chałupnicza, więc może tutaj jakaś propozycja dorobienia sobie dodatkowych pieniędzy pracą w domu. Zwłaszcza te panny, które manualnie są uzdolnione, być może wytwarzają jakieś rękodzieło, mogą sobie na przykład na biżuterii
jakichś innych tam pomysłach dorobić. Może Was w tym dniu odwiedzić mama, przyniesie jakiś prezent, może Wam pożyczyć pieniądze, ewentualnie Wy jako mamy macie dorosłe dzieci, być może będziecie chciały je wesprzeć finansowo. W piątek mamy dwójkę mieczy i szóstkę buław, więc tutaj dwójka mieczy to jest czas na przemyślenia, wahanie się, zastanawianie, porozumienie z kimś. Tutaj coś dojdzie do skutku. Szóstka buław. Przede wszystkim zażegnanie jakiegoś kryzysu, jeżeli nie mogliście dojść do porozumienia w związkach. Jeżeli coś przewidywaliście, przeczuwaliście, że może być taka, a nie inna opcja, tutaj mieliście rację. Na pewno zdane egzaminy, więc nie mieliście pustki w głowie. Uczyliście się i tą wiedzę posiadaliście. Czasami trema nas zjada. Uda się porozmawiać bądź wyegzekwować coś, co było zblokowane. Ruszacie z jakimś pomysłem. No, szóstka buław to jest jakaś wygrana, więc może udział w jakichś zawodach, turniejach związanych z hobby, może jakieś tutaj, nie wiem, przez internet zawody. Coś uda Wam się wygrać i przekonać kogoś do swojego pomysłu. Zażegnać kryzys z osobą, z którą się nie widzieliście. Tutaj jakieś porozumienie też z zodiakalną wagą, bądź w sprawach sądowych, gdzie był jakiś konflikt, bądź czekaliście na jakąś wiadomość i ona do Was dawno nie docierała. Więc tutaj widać jakieś wygrane sprawy sądowe, bądź ugoda zawarta. No, wszystkie jakieś tutaj sprawy urzędowe, sądowe, związane z dokumentami, z jakimiś rozpatrzonymi wnioskami, decyzjami, zakończą się tak, jak Wy sobie to chcieliście, żeby się zakończyło. Tak więc te marzenia się tutaj spełniają, te plany. Idzie wszystko w dobrą stronę. Na razie nie macie się czym obawiać. Samotne panny. No jak wahałyście się, żeby spotkać się z kimś, spotkajcie się. I tutaj idzie jakiś wodny właśnie znak do Was, albo właśnie ziemski z Waszego żywiołu. Ktoś być może z pracy, ale niekoniecznie. Może poznaliście tę osobę na jakiejś wycieczce, na jakimś wyjeździe. Jest ktoś konkretny, jest to osoba atrakcyjna, ona się podoba, jest w Waszym typie. Może być to rozwodnik, może być to wdowiec. I jest to ktoś bardzo pewny siebie i wydaje mi się, że ta osoba sobie Was upatrzyła i nie spocznie, dopóki Was bliżej nie pozna. Więc tutaj no, ta szóstka buław może oznaczać, że ktoś zdobył Waszą uwagę i że Wy udawałyście, że tego nie widzicie, a jednak się zainteresujecie. Sobota, Wisielec, więc odkładamy wszystkie czynności, wszystkie plany, projekty na potem, odpoczywamy. Nie wydajemy w tym dniu pieniędzy, bo przepłacicie. Nie jesteśmy też rozrzutni, bo wydacie więcej niż mieliście w planach. Wypoczynek. Stawiamy na wypoczynek. Czas pomyśleć o tym, żeby być może rzucić nałogi. Czas na przemyślenia. No, Wisielec to jest karta, która mówi zastanów się. Zastanów się, zanim podejmiesz decyzję. Obejrzyj tą sprawę z każdej możliwej strony, perspektywy. Czego Ty tak naprawdę chcesz, bo to, jaką podejmiesz decyzję, wpłynie na Twoją przyszłość, tak? Będzie miało konsekwencje w przyszłości, więc żebyś później tego nie żałował. Czasami jest tak, że wiemy, co mamy robić, ale i tak celowo coś odkładamy, więc może być przełożenie jakiegoś spotkania. No niektóre panny z tchórzą i na tą randkę nie pójdą. Wykręcą się po prostu, że nie mają czasu albo mają jakieś inne obowiązki. Natomiast w stałych relacjach może być takie zawieszenie, ale wydaje mi się przez to, że któreś z Was gdzieś wyjechało i no chwilowo po prostu możecie się kontaktować tylko telefonicznie bądź przez internet. Tutaj jakieś poważne decyzje odnośnie Waszych oszczędności, więc niektóre panny będą się zastanawiać, co mam, ile zgromadziłem, może czas na coś oszczędzać, gromadzić. Pilnujcie swoich pieniędzy, kochani, w sobotę, naprawdę. Nie wydawajcie, bo możecie coś zgubić. Przede wszystkim kieszenie, sprawdźcie kieszenie. Czasami torba jest dziurowa, gdzieś nam coś wejdzie, czy klucze, czy coś. Więc starajcie się. No i tutaj też ta stabilizacja, tak? Stabilizacja, chęć bycia wśród osób, które są dla mnie ważne, na których mogę polegać, które tworzą ze mną tą stabilizację. Więc tutaj no, niektóre panny będą miały jakieś takie dywagacje swoje.
Kłótnia, kochani, z głupkiem. Kochani, czasami no tak jest, że trzeba ustąpić, no, tak jak mówi przysłowie. Nie dajcie się w coś kręcić, może być też jakaś kłótnia o bzdury, o byle co. Powrót z podróży jakiegoś dziecka. Może to być syn, wnuk, córka, wnuczka, siostra, młodsza. Z jakiejś wycieczki. Ktoś może Was odwiedzić, ktoś do Was przyjechać. Może być też jakaś zwada tutaj z przyjacielem, z przyjaciółką. Natomiast nie ryzykowałabym w ogóle dalszego wyjazdu w niedzielę, bo widzę, że bijecie się z myślami i nie do końca Wam się chce. Ktoś może Was namawiać. No, ta osoba będzie o Was zabiegać. To może być baran, lew bądź strzelec, więc tutaj widzę, że ktoś bardzo Was rywalizuje. Chcecie spróbować, no to zaryzykujcie to spotkanie. No. Natomiast nie podejmujcie nieprzemyślanych decyzji, żebyście no, nie zrobiły głupstwa. Może być tak, że Wy sobie wymawiacie, że to jest głupota. Że ktoś jest niedojrzały. Może Wy do czegoś nie jesteście dojrzali. Znaczy, boicie się, stresujecie. Nie wiem, czego Wy się boicie. I królowa buław. Tego romansu, tego związku, ta osoba Was przeraża swoją pewnością siebie. Może nie wierzycie w to, że tak przystojny mężczyzna mógł się mną zainteresować, być tak fantastyczna kobieta, chce spojrzeć na mnie, takiego szarego człowieczka. No czasami, kochani, jesteśmy zakompleksieni i naprawdę nie wierzymy w siebie i w to, że możemy się po prostu komuś podobać. Stres związany też z dziećmi, z jakąś wycieczką, tutaj też jakieś pośrednictwo, to może dotyczyć kobiety spod znaku barana. No i Wy nie wiecie, co Wy macie zrobić, czegoś się boicie. Ktoś jest za bardzo pewny siebie w stosunku do Was i Wy boicie się, że może Was wykorzysta, że to tylko romans. No to zastanówcie się, no nie idźcie już na tą randkę. Jeżeli chodzi o jakiś wyjazd, powstrzymałabym się w niedzielę, nawet jak ktoś bardzo Was namawia. Może być spotkanie rodzinne, tutaj jakaś kłótnia z dziećmi. Ktoś ma o Was do coś, o coś do... Wróć, przepraszam. Ktoś ma do Was o coś pretensje. Schodzi mi już to przeziębienie, ale jeszcze mam całe zawalone zatoki, dlatego, kochani, ciężko mi mówić, więc bądźcie wyrozumiali, ale całe szczęście już mi się z nosa nie leje, tylko po prostu, że jest taki gęsty czop, nieładny. Mówię nosowo i czuję to. Co jeszcze, moi kochani? Jakiś nowy początek jest, którego Wy się bardzo boicie. Nie wiecie, jak to rozegrać. Nie wiecie, jak to rozgryźć. Problem też z komunikacją, zwłaszcza z dziećmi. Wieża. Coś się nie udało. Z czegoś trzeba było zrezygnować. Coś odwołać. No, samotne panny widzę, że tu uciekają z tego jakiegoś romansu. Może to jest w pracy i boicie się, że to wyjdzie i jakoś niezręcznie będzie, więc wydaje mi się, że Wy się tutaj wycofacie z tego. Jeżeli chodzi o jakieś plany na tą niedzielę, raczej też bym to zakończyła. Nie ryzykowałabym. Uważajcie też na jakąś awarię, która może Was zaskoczyć. Zwłaszcza jeżeli macie dom jednorodzinny, może coś być z piecem, czyli centralne ogrzewanie, ewentualnie z prądem. Nie będzie, no jak nie będzie prądu, a piec też działa na prąd, bo tam te pompy, to wszystko, to no, może być zimno i tutaj Was coś może zastać. Dobrze. Jeżeli chodzi o zdrowie, kręgosłup, moi drodzy. Kręgosłup tu aż krzyczy, więc trzeba po prostu wypoczywać. I w niedzielę proszę Was, żebyście gdzieś na jakieś nawet pagórki, nie wiem, jakaś wycieczka, jak wyjeżdżacie, nawet za miasto pospacerować sobie, bo może być jakaś kontuzja tutaj Wasza, Waszego dziecka, bądź nawet zwierzaka. Gdzieś z pieskiem wejdziecie, wpadnie w jakąś dziurę i może być noga złamana, skręcona, więc tutaj uważajcie w tą niedzielę, żeby nie chodzić po lesie, po jakichś takich niebezpiecznych, pagórkowatych, nierównych terenach, tak? No dobrze, moi kochani. Natomiast w niedzielę uważajcie na związek, bo tutaj naprawdę o głupstwo pokłócicie się tak, tak się przy tej wieży pokłócicie, że nie będziecie się do siebie odzywać. A po co Wam to? Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Wspaniałego, udanego tygodnia Wam życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.